Szanowni Państwo, troska o kulturę narodową musi iść w parze z troską o życie codzienne Polaków. Cały nasz wielki program zabytkowy, który dzisiaj z panem premierem Piotrem Glińskim przedstawiamy Państwu, to jest program, który już wchodzi w fazę realizacji. To nie rzecz, która ma dopiero nastąpić, tylko to już są pierwsze wybory za nami i te pierwsze wybory to oznacza tak naprawdę ponad 4700 projektów. Mogę powiedzieć, wcześniej rozmawialiśmy z panem premierem, że to praktycznie program, jakiego nigdy w Polsce nie było. Polskie zabytki, duma wielu polskich lokalnych społeczności to jednocześnie dbałość o tę żywą tkankę wiejską, miejską, żywą tkankę polskiej kultury. Tak naprawdę właśnie zabytki przecież przenoszą przeszłość w teraźniejszość i zanoszą ją także w przyszłość dla kolejnych pokoleń. Są tą arką przymierza między dawnymi a młodszymi laty i właśnie o nie musimy i chcemy dbać. I to można powiedzieć jest sformułowanie życzeniowe, sformułowanie banalne, ale za naszymi słowami idą czyny i idą środki. Wszystko zaczęło się od naprawy finansów publicznych, bez której nie tylko nie byłoby naszych wielkich programów społecznych, obniżki podatków do 12% i 30 tysięcy kwota wolna, ale nie byłoby także tego wielkiego, wspaniałego programu odbudowy zabytków, aby zabytki lokalne stały się magnesem dla turystów. Wy to doskonale wiecie, drodzy rodacy, w ilu polskich gminach, wioskach, małych miasteczkach, większych trochę miastach kryją się perły. Perły z polskiej przeszłości, które niszczały. Serce bolało, serce cały czas boli, jak niszczeją, jak tracą swoją wartość, jak nikną w oczach. I pokazaliśmy przez nasze lata rządów, co to jest troska o zabytki. Z panem premierem dziś rano podsumowaliśmy sobie te liczby. Ja wiem, że one nie robią wrażenia. Powiem tylko pokrótce, że ten program składający się z tego, co dzisiaj zatwierdzamy, ponad 2,5 miliarda złotych i kolejnego, który będzie co najmniej w około 800 milionów do miliarda złotych wynosił, to program absolutnie bez precedensu. Bo te wielkie liczby może nie przemawiają do wyobraźni, więc trzeba powiedzieć, że to wysiłek na miarę odbudowy starówki tego czy innego miasta i tych kilku razem miast, te kilka razem miast trzeba by połączyć. Co roku prócz tego przeznaczamy 3 razy więcej środków z naszych regularnych programów pod pieczą pana premiera Piotra Glińskiego. Drodzy Państwo, aby poznawanie naszej kultury było jeszcze bardziej namacalne, ciekawe, ciekawsze, to jak hasło któregoś z miast, pięknych miast polskich, bodaj Torunia, gotyk na dotyk. Musi być, ten zabytek musi być na dotyk. Trzeba tam móc wejść. Aby móc wejść, trzeba go często wyremontować. Ten dach, który się sypie od II wojny światowej albo od nawałnic, burz meteorologicznych. Trzeba to wszystko podreperować, upiększyć, odnowić, odzyskać. Odzyskać Polskę, odzyskać ją dla przyszłych pokoleń. Polacy widzą i wiedzą, jak Polska jest piękna. Ale lata III Rzeczpospolitej to często Polska zabytkowa porastająca chaszczami. I dlatego w tym programie, którego dzisiaj pierwszą fazę wieńczymy i roboty już ruszają w całej Polsce za moment, w tym programie, w którym dojdzie do odnowienia setek, tysięcy pałaców, dworków, kościołów, a także dworców kolejowych czy budynków użyteczności publicznej, gminnych, szkół, szpitali czasami. To właśnie dlatego, że nie chcemy pozwolić, aby te wspaniałe pamiątki polskiej kultury odeszły w zapomnienie. I drodzy rodacy, jak będziecie widzieli gdzieś jakieś zabytki, które odzyskują swoje dawne piękno, odzyskują swój dawny blask, jak znowu staną się chlubą lokalnych społeczności, lokalnego życia, to proszę was, żebyście porównali to, co działo się wcześniej,
z tym, co zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości. Można być naszym zwolennikiem bardziej zagorzałym lub mniej, ale każdemu, kto kocha polskie zabytki, na pewno miła jest, waszemu sercu jest polska kultura. I wszystkim z Państwa, którym jest miła sercu polska kultura, proszę, żebyście porównali, kto dokonał tego rzeczywistego wysiłku na rzecz poprawy jakości polskiej kultury, polskich zabytków, odbudowy polskich zabytków, odzyskania ich czasami ze zgliszcz, czasami ze zniszczeń takich, które wydawały się nieodwracalne. Dla mnie to wielki dzień. Dziękuję panie premierze za te lata współpracy, bo to pan premier Piotr Gliński jest i wierzę, że będzie adwokatem, ambasadorem polskich zabytków, polskiej kultury. Chcę też podziękować panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo to setki rozmów, nie przesadzę, setki rozmów na różnych forach dotyczących odzyskiwania polskiej pamięci, polskiej kultury, właśnie również poprzez zabytki, tego piękna, które tam jest ukryte, tam jest zaklęte. I drodzy państwo, to dla mnie także dzień bardzo radosny, dzień piękny, bo pokazuje, że te finanse, naprawione finanse publiczne służą nie tylko armii, nie tylko społeczeństwu polskim, rodzinom, ale także przyszłym pokoleniom poprzez odbudowanie tego, co najpiękniejsze z naszej przeszłości. Bardzo dziękuję panie premierze. O zabranie głosu proszę pana ministra profesora Piotra Glińskiego. Szanowni państwo, w zabytkach zaklęta jest pamięć i tradycja. Zabytki emanują pięknem, a pamięć i piękno budują wspólnotę. Budują naszą polską wspaniałą ojczyznę. Dlatego bardzo, bardzo jestem dumny i bardzo wdzięczny jestem moim kolegom z rządu, z obozu politycznego, że takie decyzje w Polsce są podejmowane. Panie premierze, także to jest faktycznie zasługa naszego lidera w dużej mierze, który bardzo często mówi o tym, że Polskę musimy odbudować także na tym poziomie piękna, który odnosi się do zabytków. Dzięki temu, że polski budżet jest uszczelniony, możemy na kulturę wydawać znacznie więcej środków niż kiedyś. Nasz budżet to jest ponad 100% więcej niż u naszych poprzedników, ale ten program jest wyjątkowy, absolutnie wyjątkowy. Proszę sobie uzmysłowić. Nasi poprzednicy na zabytki w ciągu roku wydawali 80 milionów złotych w skali państwa. Ja nie mówię o wydatkach tam w regionach, które były oczywiście także, ale były znacznie mniejsze. My wydajemy w tej chwili w tych regularnych programach około 250 milionów, a jeszcze pan premier z rezerwy, no nie zawsze to jest łatwe, te przetargi nasze, ale daje jeszcze dodatkowe środki na zabytki, na piękno, na kulturę z rezerwy. Więc było 80, w tej chwili regularnie jest 250, a dzisiaj mówimy o pierwszym etapie rządowego programu odbudowy zabytków. 2,5 miliarda złotych już w tej chwili jest zdecydowane na prawie 5 tysięcy projektów. Myśmy przez 8 lat zrealizowali, jesteśmy dumni, 5 800 projektów za sumę łącznie dwa razy mniejszą, 1,250 mld. Więc to jest ta skala i porównanie. To jest naprawdę skok do przodu nieporównywalny z tym, co było kiedyś. I to jest renowacja zabytków, które są blisko ludzi. To jest piękno, jak powiedzieliśmy, to jest pamięć, ale to są kamienice, które wymagają rewitalizacji, chociażby w Brzezinach czy w Żgowie, czy zabytkowe osiedle kolejarskie w Koluszkach. 3,5 miliona, ten projekt już jest zdecydowany i będzie realizowany. Czy Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie w powiecie brzezińskim, który też uzyskał wsparcie w tym programie. To jest naprawdę program, przez który polityka wygląda tak, jak być powinna. Realizacja dobra publicznego, realizacja piękna, które jest zaklęte w polskich zabytkach. Od dzisiaj te decyzje będą ogłaszane w całej Polsce, szczegółowe, jak powiedzieliśmy. Łącznie to jest chyba tak bardzo precyzyjnie
4807 chyba projektów, bo jeszcze wczoraj doszło kilka, panie premierze, przepraszam, ale walczyliśmy jeszcze o dodatkowe projekty, bo to jest bardzo ważne i to jest pierwszy etap. W ciągu kilku tygodni będzie zdecydowany drugi etap, pan premier o tym mówił, bo mówiliśmy o 3 miliardach, będzie ponad 3 miliardy w 3 lata na polskie zabytki. Zupełnie przełomowa informacja i przełomowe działanie przede wszystkim, bo my nie tylko mówimy, informujemy, ale po prostu działamy i jesteśmy wiarygodni. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Szanowni państwo, teraz jest czas na pytania mediów. Jeżeli są pytania, bardzo proszę o podchodzenie do mikrofonu, który jest po państwa prawej stronie. Proszę o przedstawienie się z imienia i nazwiska, podania nazwy redakcji. Dzień dobry, Monika Drost, TVP Info. Panie premierze, wczoraj Sejm przyjął ustawę darmowych leków do 18 roku życia, a także dla seniorów od 65 roku życia, a także pilny rządowy projekt nowelizacji cen energii. Jak pan skomentuje te bardzo dwie ważne ustawy, które niedługo wejdą w życie, a do pana, panie profesorze, panie ministrze, chciałabym zapytać właśnie, skąd pomysł na to, żeby powstał ten rządowy projekt, aby odnawiać te zabytki i jak ważny jest ten program. Dziękuję. Szanowni państwo, przyjęliśmy zgodnie z naszą obietnicą ten program, który jest ważny dla zdrowia publicznego, dla zdrowia naszych seniorów, ale także dzieci i młodzieży. Bo tak jak w połowie maja zapowiedzieliśmy, przeszliśmy przez całą ścieżkę rządową i teraz przez ścieżkę sejmową, po to, aby ten program zgodnie z naszą obietnicą wdrożyć. Ten program lekowy będzie obejmował ponad 4000 leków. To jest bardzo ważne, ponieważ w większości przypadków pokrywać będzie zapotrzebowanie na leki, które są przepisywane przez lekarzy i które są ważne dla zdrowia naszych seniorów. Obniżamy także tę granicę wieku. Wcześniej było to 75+. Czyli powyżej 75 roku życia. Teraz będzie to 65 rok życia lub więcej, który będzie upoważniał do tego, aby te leki można było nabyć, pozyskać bez żadnych opłat. Co do drugiego pytania, panie redaktor, to tutaj zdecydowaliśmy się po prostu zamrozić ceny na poziomie, o którym mówiliśmy w końcówce zeszłego roku dla osób, które przekroczyły zużycie energii powyżej 2000 MWh rocznie, względnie dla większych rodzin czy rodzin z osobami z niepełnosprawnościami, które zużywały 2600 lub więcej MWh rocznie. Obejmuje to również rodziny rolnicze, czyli gospodarstwa rolne. To też bardzo ważne, bo nie chciałbym, żeby Polacy martwili się, że ze względu na to, że zużyli trochę więcej energii, natychmiast otrzymają wyższe stawki. Nie, do końca tego roku praktycznie chcemy, żeby te ceny były zamrożone bardzo blisko tych cen, o których mówiliśmy. Cieszę się zresztą też, że ceny nośników energii spadają. To się będzie przekładać i na niższą inflację, i na większą pulę środków pozostawioną w portfelach naszych obywateli. Pytanie dotyczące tego, skąd pomysł na ten program. Ja myślę, że z jednej strony ten pomysł wynika z naszych rozmów i działań programowych. No, dla nas najważniejsza jest polska tożsamość, suwerenność. Budujemy instytucje, które tę tożsamość pielęgnują i podtrzymują, bo od tego zależy siła wspólnoty, bezpieczeństwo wspólnoty, bezpieczeństwo naszych rodzin. Jeżeli te wszystkie sprawy suwerennościowe i tożsamościowe są realizowane, to nam się po prostu także wygodniej, bardziej bezpiecznie żyje. Także w obszarze kultury. Bardzo często o tym rozmawiamy w kierownictwie naszego obozu politycznego, więc na pewno to jest jedna przyczyna tego pomysłu, a druga to mi się wydaje, że jednak to jest nasza odwaga programowa. Jeżeli nasz rząd potrafi realizować tak odważne programy społeczne, tak odważne programy podatkowe, obniżenie podatków, tak radykalne poprawienie losu polskich rodzin i tak poważne na przykład programy obronnościowe, o których nikt przedtem nie myślał, że można
takie decyzje podejmować, to także w obszarze kultury podejmujemy takie decyzje. No, czy Donald Tusk wyobrażał, że można na polską kulturę wydawać o 100% więcej środków niż on wydawał? No pewnie sobie nie wyobrażał. Dla nas to jest oczywiste, że takie zadania musimy realizować i także z uwagi na olbrzymie potrzeby w obszarze opieki nad zabytkami, rewitalizacji naszych miast, podejmujemy takie odważne decyzje, no takie skokowe zwiększenie środków i to środków, które już są w mechanizmie realizacji wprowadzone. A mało tego, myśmy o tym już mówili, to powiem jeszcze dodatkowo, że jest trzeci etap. W tej chwili złożona już jest w Sejmie projekt ustawy o Narodowej Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa, bo my musimy rewitalizować polskie miasta, zabytki w polskich, na polskich wsiach, bo wciąż to wszystko jeszcze nie jest zrobione. No nasi poprzednicy niestety nic prawie w tym zakresie nie zrobili. Bardzo dziękuję. Czy jest jeszcze jakieś pytanie w temacie konferencji? Dzień dobry. Dzień dobry, Bartosz Filipowicz, Fakty TVN. Pytanie do pana premiera Morawieckiego. Panie premierze, dlaczego nie udało się panu załatwić pieniędzy z KPO, co pan obiecał Polakom? I pytanie jeszcze do pana ministra Glińskiego. Czy pan może, panie ministrze, wie, co to dokładnie był za miecz, który został przekazany ojcu Tadeuszowi Rydzykowi przez ministra Sasina? Jaka była wartość tego obiektu? Bo pojawiły się wątpliwości ekspertów co do autentyczności tego obiektu. Senator Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza złożył też zawiadomienie do prokuratury o wszczęcie śledztwa, między innymi w kierunku popełnienia przestępstwa, oszustwa i handlu zabytkiem. Szanowni Państwo, te zmiany proceduralne, które z Unii Europejskiej płynęły do nas, zostały zaproponowane w ustawie i ona czeka na swój finał. Mam nadzieję, że wkrótce ten finał nastąpi. Dużo znaków na niebie i ziemi wskazuje, że w ciągu najbliższych kilku tygodni. Natomiast odpowiadając na ten temat, na pytanie o KPO, trzeba wszystkim słuchaczom i widzom przypomnieć to, co stało się bardzo niedawno, przedwczoraj. Otóż europarlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali całemu europarlamentowi a przede wszystkim europarlamentarzystom z Platformy Obywatelskiej, aby oni przyjęli taką poprawkę do rezolucji, bardzo prostą. Poprawkę, która polegała na żądaniu odblokowania Polsce KPO, czyli Krajowego Programu Odbudowy. Co zrobili posłowie Platformy Obywatelskiej? Odrzucili KPO, odrzucili tę poprawkę. Czyli de facto posłowie KPO spowodowali, że ta poprawka nie mogła zostać przyjęta w tej rezolucji Europarlamentu, czy nie przyczynili się do tego, żeby ona mogła być przyjęta w tej rezolucji Europarlamentu. To obnaża hipokryzję. Zresztą ktoś już policzył, że to jest 30. głosowanie Platformy Obywatelskiej przeciwko Polsce, przeciwko środkom dla Polski, przeciwko interesom Polski. A więc jeśli gdzieś również w studiu TVN jacyś posłowie Platformy Obywatelskiej będą pouczali nas w sprawie KPO, to tak troszeczkę tak jakby niewierny małżonek, który 30 razy zdradził, pouczał swoją żonę czy swojego męża co do wierności. Taka jest wiarygodność Platformy Obywatelskiej w KPO. Wstrzymywali się od głosowania, głosowali przeciw, robili wszystko, żeby wkładać kija w szprychy. Jednak, szanowni Państwo, chcę to zakończyć optymistycznie, ponieważ dziś rano w studiu byłem pytany podczas wywiadu o to, jak się rozwija polska gospodarka. Przyszły najnowsze dane, ktoś może widział wczoraj nawet pokazywane przez media niemieckie, które wskazywały na absolutnie najpoważniejszy potencjał wzrostu polskiej gospodarki. Jeśli polska gospodarka tak się rozwija, nie używając jeszcze europejskich środków z KPO, bo wykorzystujemy te normalne środki europejskie, one cały czas płyną, tutaj nie ma żadnego problemu, to aż strach pomyśleć, jaki drugi, czy trzeci, czy czwarty wiek będziemy mogli wrzucić, jak pojawią się nowe środki. Ja jestem naprawdę zbudowany tymi danymi, które do Polski przychodzą i jak nas oceniają zagraniczne instytucje porównujące wzrost gospodarczy pomiędzy krajami.
Odpowiadając na pana pytanie, panie rektorze, no dziękuję bardzo za troskę o polską kulturę. To jest faktycznie bardzo ważne. Wszyscy staramy się nadrabiać te zaległości, bo nasi poprzednicy bardzo niewiele zrobili w tym obszarze. Dziękuję. No, spodziewam się, że państwo wreszcie w swojej stacji telewizyjnej także opowiecie o tym, że budujemy w tej chwili 300 muzeów w Polsce. Olbrzymi wysiłek inwestycyjny w obszarze instytucji kultury jest realizowany. Bo ostatnio, jak wasz przedstawiciel był 2 godziny na budowie Muzeum Historii Polski, chodził, słuchał, co wszystko mówiliśmy na temat tej największej polskiej budowie w kulturze, otwarcie Muzeum Historii Polski, przypominam, dla TVN-u specjalnie 28 września, ani sekunda materiału na waszej stacji się na ten temat nie ukazała. Więc dobrze, żebyście czynami potwierdzali słowa i troskę. Wracając do miecza, panie redaktorze, mieczów ci u nas dostatek. Przyjmujemy także i ten dar, tak jak bardzo wiele darów zakupionych z różnych źródeł dla naszych muzeów w ostatnich latach. Tylko z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kolekcje muzealne, na wzmocnienie tych kolekcji, które były osłabiane, jak wiemy, no niestety po stratach wojennych nieodbudowane, ale także nasi poprzednicy o to kompletnie nie dbali i to media powinny o tym głośno mówić, bo ktoś zaniedbywał swoje podstawowe obowiązki wobec państwa polskiego. Myśmy w ostatnich latach wydali 115 milionów tylko z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kolekcje, na zakupy, no właśnie także na różnego typu artefakty historyczne i bardzo się cieszymy, jeżeli także spółki Skarbu Państwa nas z tym wspierają i wspierają. Myśmy mieli specjalną konferencję prasową na ten temat na Wawelu. No nie przypominam sobie, żeby pana stacja na ten temat informacje przekazywała czytelnikom. To wie pan, to jest kwestia takiej podstawowej rzetelności dziennikarskiej, bo trzeba ludziom mówić o tym, co się dzieje w Polsce. Więc jeżeli w Polsce odbudowujemy te kolekcje, kupujemy dzieła Bruegla, dzieła Tycjana, dzieła Bellotto, Chagalla, nie wiem czy pan wie, także zakupiliśmy dla jednego z polskich muzeów, czy Łempicką ostatnio. Słucham? Uccello. Tak, ostatnio Uccello, bo faktycznie prosiliśmy pana premiera o wsparcie przy tym zakupie zupełnie wyjątkowym, będziemy o tym niedługo mówili, dla Zamku Królewskiego w Warszawie. I udało się. No dzięki temu, że pan premier ma także wykształcenie historyczne, to udaje się zmiękczyć serce finansisty. I zakupiliśmy też ostatnio także no zupełnie wyjątkowo dzieło Uccella. I warto o tym mówić. Natomiast no nie czepiać się jakiejś tam nawalanki politycznej, którą państwo żeście sobie wymyślili. Kupuje się na całym świecie artefakty historyczne, także średniowieczne, do muzeów. I jeszcze jedno słowo. Nie dla osoby indywidualnej, tak jak jest to przedstawiane, bo to jest kłamstwo. Dla muzeum, które jest państwowe. Jest współprowadzone przez to ministerstwo w imieniu polskiego społeczeństwa. Jest budowane w tej chwili, niedługo będzie otwarcie, na początku października. Zobaczycie państwo ten piękny gmach i to, co tam będzie przedstawiane. A to jest takie muzeum, które będzie przedstawiało między innymi polską historię z punktu widzenia bardzo istotnej aksjologii dla wszystkich Polaków, aksjologii, którą współtworzył Jan Paweł II. Największa postać w polskiej historii w ocenie wszystkich Polaków, o tym mówią sondaże socjologiczne. Także dedykuję państwu, pańskiej stacji telewizyjnej, która zajmuje się w tak sposób no, bardzo powierzchowny i czasami dość w zasadzie już satyryczny, polityką tylko, zamiast polityką, która się odnosi do dobra publicznego. O tym trzeba opowiadać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, nie widzę więcej pytań. Dziękuję panu premierowi, panu ministrowi. Jest jeszcze jedno, Polska Agencja Prasowa. Polska Agencja Prasowa, Katarzyna Krzykowska, Polska Agencja Prasowa. Pytanie do pana premiera. Pojawiła się informacja, że Rosja zamyka polski konsulat w Smoleńsku. Jakby pan się odniósł do tego? Szanowni państwo, co chwilę trafiają do nas informacje o agresywnych działaniach dyplomatycznych rosyjskich, o różnego rodzaju prowokacjach. Jesteśmy tutaj w stałym kontakcie z naszymi dyplomatami pracującymi w Rosji po to, żeby pomagać Polakom, którzy tam mieszkają lub którzy tam się udają w różnych celach.
Po to są przecież przede wszystkim konsulaty. Jeżeli dojdzie ostatecznie do tego, że Rosja zacznie likwidować nasze placówki, będziemy również odpowiadali symetrycznie po naszej stronie. Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno ostatnie pytanie. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Panie premierze, panie ministrze, chciałam zapytać, jak duże było zainteresowanie tym programem odbudowy zabytków wśród samorządów? Czy dużo tych wniosków napłynęło? Z jakich regionów głównie? I co głównie decydowało o tym, że dane projekty zostały wybrane? Ja zacznę, może za chwilkę też pan profesor, pan premier dopowie. Mogę powiedzieć tak, że każda gmina, szanowni państwo, których jest, jeśli dobrze pamiętam, 2477, każda gmina otrzymuje możliwość realizacji około 2 projektów tutaj w tym przypadku. Czyli można powiedzieć, że ten program dotrze do każdego zakątka Polski. I to dosłownie w przenośni, we wszystkich miejscach będą najróżniejsze zabytki, które odzyskają swój dawny blask, które będą tym magnesem przyciągającym turystów nie tylko do Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Torunia czy innych pięknych polskich miast. One oby miały jak najwięcej turystów również i jak najwięcej pięknych zabytków, ale właśnie te mniejsze miejscowości, a czasami tereny wiejskie, które też charakteryzują się unikalnym pięknem. One również otrzymają wsparcie w ramach tego programu i z tego naprawdę się ogromnie cieszę. Proszę państwa, myśmy na ten program przeznaczyli i zapowiedzieli kilka tygodni temu w Sulejówku z panem premierem 3 miliardy złotych. Wpłynęło projektów na ponad 11 miliardów złotych, o ile pamiętam, ponad 20 chyba tysięcy projektów wpłynęło. No, mogliśmy w tym pierwszym etapie zrealizować tyle, ile przekazaliśmy państwu i będzie jeszcze drugi etap, więc te wszystkie projekty, które nie są zrealizowane jeszcze, nie są zaliczone do pierwszego etapu, mają jeszcze szansę realizacji. A jeżeli chodzi o kryteria, to kryteria są tak, jak to przy zabytkach na ogół my stosujemy tu w ministerstwie. Zresztą ministerstwo przekazywało opinię do komisji, która się zajmowała. Przedstawiciel ministerstwa też uczestniczył w pracach tej komisji. Przekazywało opinię dotyczącą tego, jakie są to najważniejsze rzeczy, które powinniśmy wybrać według kryteriów, które są zróżnicowane. To jest wartość zabytkowa. To jest kwestia oddziaływania społecznego zabytku. Stąd na przykład te budynki zabytkowe użyteczności publicznej. Myśmy notabene zrealizowali wspaniały program termomodernizacji szkół muzycznych w Polsce w ostatnich latach. To jest 180 budynków w całej Polsce, całkiem spory program, gdzie w dużej mierze to były właśnie zabytkowe budynki, szkoły, czyli rzecz podstawowa, szkoły artystyczne akurat, głównie muzyczne. Więc rzecz bardzo, instytucje podstawowe dla społeczności lokalnych. I takich instytucji użytkowych dla społeczności lokalnych w ramach tego programu bardzo wiele jest wśród tych, które zostały nagrodzone, które zostały wybrane do pierwszego etapu rewitalizacji.